Czy można zarobić na driftingu? Co z tym offroadem? I co z moimi piersiami? Wy pytacie, my odpowiadamy i dzisiaj jest sesja Q&A, czyli wysłaliście nam pytania, a my dzisiaj na nie odpowiemy. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Oglądajcie. Pierwsze pytanie jest od Michała Wiśniewskiego. Karolina Pilarczyk, od którego momentu udało się zacząć na tym sporcie pani zarabiać i jakie to były pieniądze? Nie musi być dokładna kwota. Czy są sponsorzy oferujący pieniądze za zajęte pozycje czy wygrane? W ogóle czy jest możliwość zarabiania na tym? On tak serio? Tak serio. Nie, kolego, to tak nie działa. Tak, słuchajcie, rzeczywiście wygląda to tak, że bardzo często jest zadawane mi pytanie, czy można na tym sporcie zarabiać. Nie ukrywam, jest to dosyć trudne pytanie, dlatego że my zarabiamy bardzo duże pieniądze. Mamy w tym momencie firmę, która jest oparta o motorsport. Poczekaj. Duże pieniądze, ja nic o tym nie wiem. Bo ty wszystko wydajesz przecież, wiesz doskonale o tym. Słuchajcie, my mamy firmę, która jest oparta o drifting, ale no właśnie. Po pierwsze, wszystko to, co zarabiamy, idzie w motorsport. Po drugie, to nie jest tak, że my zarabiamy na driftingu. My raczej zarabiamy na zarabiamy usługach... dzięki driftingowi. Dzięki driftingowi, dokładnie. Tak, bo zarabiamy na... Mówiąc tak bardzo, bardzo prosto, my jesteśmy słupem reklamowym, który jeździ bokiem. No właśnie, ja jak staram się wytłumaczyć, co my robimy, czym my się zajmujemy, to nie mówię, że my jesteśmy zespołem driftingowym, tylko jesteśmy firmą PR-owo-marketingową, która świadczy usługi w oparciu o drifting. I to jest zupełnie inne w tym momencie spojrzenie na precyzję. Ze względu na to, że startujemy w różnych dyscyplinach, natomiast drifting jest naszą taką flagową czy królewską dyscypliną, którą jeździmy. No tak, to jest oczywiście, teraz rozszerzyliśmy swoją działalność, ale odpowiadając Michałowi na twoje pytanie, nie da się zarabiać na driftingu w sposób bezpośredni. Ale wiem, co się da. Da się wtopić taką kasę, że ja pierdolę. Generalnie tak. Bądźmy szczerzy. Ciężka praca nasza, zespołu Karoliny, inżynierów, przynosi nam finalnie efekt. I to jest zarobek, bo my z tego żyjemy. Natomiast to, że Karolina będzie pierwsza, druga czy dziesiąta, nie wpływa na to znacznie. Przechodząc do konkretów. Na zawodach driftingowych weekend kosztuje nas kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Chyba, że rozbijesz samochód, to kilkaset tysięcy. To jeszcze gorzej. Tak, to jeszcze więcej. Dokładnie. To są takie koszty. My na rok potrzebujemy jakieś około miliona złotych, żeby realizować cele, jeździć w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast, jeżeli były jakiekolwiek wygrane, to były... No, ja dostałam maksymalnie 150 euro na Mistrzostwach Europy. Które wydaliśmy wieczorem na imprezę dla naszego zespołu na piwko i whisky w podziękowaniu. Dokładnie. Nie ma kasy za wygraną. Nawet jeżeli były jakieś pieniądze, to było 3000, 5000 zł, więc to nawet nie pokrywa kosztów zawodów. Najczęściej to tak jak Mariusz wspomniał, to są oleje, to są jakieś produkty, to są jakieś zniżki na zakupy w różnych sklepach, natomiast wygrane nie pokrywają nawet jednej rundy, więc bezpośrednio ze sportu nie da się, z driftingu nie da się zarobić, nie ma sponsorów, którzy płacą za wygrane, jest tylko i wyłącznie współpraca długoterminowa ze sponsorami i jest to współpraca wtedy, świadczenie usług marketingowych na rzecz tych firm. Czyli generalnie dość skomplikowany temat, ale warto. Warto, bo jesteśmy w miejscach, w których chciałbym i życzyłbym wszystkim, żeby byli. Trzeba zapierdalać. Samo się nie zrobi. Tak. Drugie pytanie jest od Pugę Tato. Pugę co? Pugę Tato. Od osoby, która... Super imię. Ma zajebiste. Taki szacun dla mamy i taty. Od osoby, która ma nickname Pugę Tato. I pytanie, a właściwie dwa pytania są następujące. Co trzeba najczęściej naprawiać w gruzach? Chodzi mi o problemy wynikające ze zmęczenia samochodu, nie takie po kolizjach lub zawinięciu się na słupie. Jeżeli chodzi o jazdę gruzami, to wszystko zależy, w jakim stanie się tego gruza kupi i rzeczywiście też dużo zależy od tego, jak traktujemy ten samochód i po jakiej nawierzchni lub jeździmy. Jak traktują go twoi koledzy przeciwnicy.
bądź też, też lubią tak pyk. Też, ale zakładając, tak jak powiedziałeś, że nie mamy żadnych kolizji, więc mówimy o jakichś elementach eksploatacyjnych, to są najczęściej półosie, to są najczęściej drążki kierownicze, rzadziej sprzęgło, dyferencjały. Pierdoły, no ewentualnie chłodnica, bo to się pyknie w jakąś oponkę, coś, no to są małe koszty. Na to trzeba zwrócić uwagę, natomiast bardzo ważne, że jak kupujemy taki samochód, sprawdźmy, jak on jest mocno zgnity, bo każdy jest skorodowany w pip. Tylko musi być tak skorodowany, żeby jeszcze wózek tylny, który mocuje dyferencjał, nie wypadł od razu. Może wypaść po 2-3 miesiącach, natomiast to są rzeczy ważne, a reszta, chłopie, pizda gaz. Drugie pytanie od tego samego kolegi o innym dziwnym mieniu, to jest takie, czy silniki przed jazdą są rozgrzewane przed karaniem, jak on to nazywał. Słuchaj, generalnie w każdych zawodach jest tak zwana strefa warm-up, gdzie musisz wręcz rozgrzać opony, musisz silnik, skrzynię biegów, przygotować to, a silnik gdzie rozgrzewasz? Pod namiotem, no już go odpalasz, go niech sobie chodzi, nawet 5 godzin, to jest twój problem, twoje paliwo, natomiast resztę trzeba rozgrzać. Tak. Pamiętajcie, nie pałujcie na zimnym. To jest w każdym przypadku niedobre dla silnika. To tak z kobietą, jak jej nie rozgrzejesz, to się zatrze. To się popsuje. Następne pytanie jest od osoby, która podpisuje się nicknamem Nat Handrel. Pytanie brzmi następująco. Czyżby nowy projekt na RFC? A tak, oczywiście budujemy nowy projekt na rajdy offroadowe. Różowe, mocne, V8, na zwolnicach, koła 40 cali, wyciągarka mechaniczna, dwie elektryczne, cały sprzęt Ecomastera, siedział elektronikę, samochód będzie pływał. Ale jest mały problem. Wszystko się przesuwa w czasie, bo jebany Putin zaczął wojnę w Ukrainie, a dużo rzeczy mamy w Moskwie, więc jest tak zwana czarna, kurwa, dupa. Dokładnie, więc nie wiadomo, czy na RFC się wyrobimy, oczywiście staramy się, mam nadzieję, że się wyrobisz. Wyrobisz się? A raczej ja się zawsze wyrobię, no przyjadę nawet czymkolwiek, natomiast mówiąc szczerze, auto będzie bardzo, bardzo mocno zaawansowane technologicznie, jakościowo, natomiast musimy do tego podejść też ze zdrowym rozsądkiem, bo no, wojna, problemy, no, to nie od nas zależy. Oczywiście zrobimy materiał na temat tego projektu, więc bądźcie z nami. Kolejne pytanie od Nati. I wynika, jest trochę powiązane z poprzednim naszym, naszą odpowiedzią. Będziesz w tym roku startować w imprezach z dziedziny offroadu. Jeśli tak, to możesz zdradzić, gdzie się wybierasz. Tam, gdzie jest w pip błoto. Słuchajcie, rzeczywiście planujemy jeździć w offroadzie też w tym roku. Tak jak wspomnieliśmy, budujemy nowy projekt, więc wszystko i zawody i terminy są uzależnione od tego, kiedy będziemy gotowi z tym projektem. Ze względu na sytuację za naszą granicą i wojną i logistyką, bardzo dużo rzeczy się pozmieniało, niestety. Przekłada i są z tym problemy, natomiast tak, absolutnie mamy zamiar jeździć w zawodach offroadowych w tym roku i jak najbardziej będziemy Was informować na ten temat u nas na social mediach. Oczywiście zapraszajcie tam, gdzie można się w błotku utopić, bo jak będziemy nowy projekt mieli, to z chęcią go potestujemy. Będziemy też informować o różnych fajnych zawodach, gdzie można po prostu przyjechać sobie swoim semi-terenowym samochodem i też pojeździć, bo takie też są. Na przykład Dacia Duster. Byłem ten na rajdzie z Karolinką i pan Dusterem co zapierdalał tak, że ja byłem w ciężkim szoku, my jechaliśmy Wranglerem super hiper 2 litry z prądem i on jechał, a pan Dusterkiem sobie tyk, tyk, tyk. Co więcej, przyjechał pan Audi Q7. No i zakopał się. Ale się zakopał. I trzeba było go ale i przyjechał. Wyciągnął kto? Duster. Tak, więc jak słyszycie, można przyjechać naprawdę wieloma różnymi samochodami i się świetnie bawić. Przede wszystkim trzeba się bawić, jeszcze raz bawić, czymkolwiek jeździcie. Bawcie się tym, to jest najpiękniejsze. Mamy jeszcze pytanie, które nie jest związane z motoryzacją, ale postanowiliśmy też odpowiedzieć na nie, pokazując Wam, w jakim stopniu jest. Pokazując Wam, że u nas nie ma tematów tabu i na wszystkie pytania odpowiadamy. Pytanie było zadane przez Pawła Michnę, który zapytał, czy zderzaki Karolina to są tuningowane, czy fabryczne? Wydaje mi się, że chodziło mu o te zderzaki.
Tak, chyba chodziło o te zderzaki, więc słuchajcie, są one tuningowane, ponieważ seria niestety nie spełniła moich oczekiwań, a jak mi seria się nie podoba, to ją poprawiam. Więc absolutnie poprawiłam, stuningowałam i jestem super zadowolona. I uważam, że tuning jest stworzony dla kobiet i dla mężczyzn. Ja jestem jak najbardziej na tak i samochód fabryczny, stuningowany na pewno jest lepszy. Jak kupisz nowego Lamborghini, go stuningujesz, to będziesz miał lepszego Lamborghini. Jak kupisz sobie Fiata, też będzie fajny. A ja uważam, że zderzaki tuningowane są po prostu zajebiste. I tym miłym akcentem kończymy nasze dzisiejsze odpowiedzi na wasze pytania. Zadawajcie w kolejnych, jak będziemy was o to prosić. I oglądajcie, dajcie suba, jo. I do roboty, zapierdalać, bo samo się nie zrobi. Tak, słuchajcie, zapraszamy oczywiście do zadawania kolejnych pytań. Będziemy brali po 5-6 pytań na tapetę, dlatego że nie chcemy, żeby za długo to też trwało, ale te pytania możecie zadawać na każdy temat, to co mam nadzieję udowodniliśmy wam w dzisiejszym materiale, więc pytajcie, piszcie, będziemy takie Q&A robili dosyć regularnie, no i czekamy na kontakt od was, komentarze. Piszcie, co byście chcieli oglądać. Czy chcielibyście oglądać testy samochodów, czy zderzaków, no są rzeczy różne. My jesteśmy dla was. Dokładnie, nie ma tematów tabu, odpowiadamy na wszystko, rozmawiamy na wszystkie tematy, więc zapraszamy do kontaktu, no i do następnego razu. Cześć. Nara.